Cześć, dziś na Popraw Koronę, nowa rzeczywistość w praktyce Bolesław Drapela. Cześć Bolek. Cześć. Bolek jest przedsiębiorcą, pomaga firmom rosnąć mądrze, inwestuje, prowadzi fantastyczny projekt Sauna Grow, gdzie można uzyskać porady takie biznesowe, rozwojowe. I dlatego zaprosiłam Bolka na Popraw Koronę, nowa rzeczywistość w praktyce, bo być może ktoś z Was będzie potrzebował w tych zmianach, w tej swojej nowej rzeczywistości i rozwoju wsparcia takiego człowieka jak Bolek. Także rozumiem, że jesteś w gotowości i zapraszam do kontaktu. Jestem jak najbardziej, lubię pomagać. Właśnie. I o pomaganiu będziemy dzisiaj rozmawiać. O tej filantropii i o tym, czym ona właściwie jest. Powiedz, Bolek, czym ona jest dla Ciebie jako przedsiębiorcy, jak Ty w ogóle rozumiesz filantropię? Oczywiście tak stricte z definicji, tak? No to jest to jakaś działalność bezinteresowna, finansowa lub materialna i bardzo często zapomina się o tym, że to nie musi być właśnie finansowa pomoc. To nie musi być ktoś dziany, bogaty, który przekaże część, malutką część swojego olbrzymiego majątku, tak? Lub większą, tak jak są przykłady, nie wiem, chociażby Billa Gatesa, tak? Który tam założył fundację, gdzie trzeba być miliarderem, ale trzeba przynajmniej połowę swojego majątku przekazać na cele charytatywne, więc to już jest ta skala makro, ale można to robić w znacznie mniejszym wymiarze i przede wszystkim poświęcając nasz własny czas i umiejętności dla wsparcia jakiejś idei, projektu, ludzi, tak? Czy tego, kto potrzebuje pomocy. Nie wszystko to, co robimy, musi być dla kasy, dla nas, dla jakiegoś konkretnego celu. Jeśli na początku jeszcze młodym ludziom trzeba w jakiś sposób to no inaczej dać, pokazać się tą inną motywację, tak, że będziesz miał dodatkowych kilka punktów, tak, gdzie dostaniesz się na lepsze studia, będzie brany pod uwagę w liceum i tak dalej, to okej, tak, natomiast no nie powinno to być samo w sobie celem, tak, że działanie charytatywne nie jest po to, żeby coś osiągnąć dla nas, tak, to tak samo CSR, tak, czyli Corporate Social Responsibility nie jest po to, żeby zarobić, nie jest po to, żeby mieć jakąś jakby taką korzyść materialną tu i teraz czy w przyszłości. To daje nam znacznie więcej, niż dałoby nawet zarobienie na takiej działalności. No właśnie, to co to nam daje? Co to powoduje w człowieku, że pomaga bezinteresownie, nie oczekując nic w zamian? Często się mówi, że karma wraca, tak? Od strony buddyjskiej, tak? W azjatyckich religii rzeczywiście jakby mówi się o tym jakby wprost, no my to traktujemy bardziej jako przysłowie, ale tak często naprawdę jest, albo no, wydaje mi się z moich jakichś doświadczeń, że tak jest, że jeśli pomagamy innym, to potem kiedyś ktoś nam pomoże. To czasami z tej pomocy, ze współpracy z ludźmi, z którymi mamy okazję tam współpracować, okazuje się, że wychodzi z tego coś dobrego. Ja mam takie przeczucie, że głównie dlatego, że jeśli ludzie pomagają, to znaczy, że to są raczej dobrzy ludzie. I jak jest więcej dobrych ludzi na metr kwadratowy, to jest szansa, że później między tymi dobrymi ludźmi też coś dobrego wyniknie. I właśnie, biorąc pod uwagę sytuację wielu naszych słuchaczy, bo nowa rzeczywistość, która po COVID-zie, czy w trakcie COVID-u się pojawiła, no to jest taka rzeczywistość, że ludzie stracili pracę, bądź boją się utraty tej pracy i oczywiście tu mamy całe spektrum, dotyczy zarówno usług, jak i korporacji. Jak tutaj wykorzystać ten element filantropii? Przede wszystkim to jest moment, w którym chcąc lub nie chcąc mamy trochę więcej czasu. Więc możemy ten czas spożytkować na zamartwianie się nad rzeczywistością, nad przyszłością, a możemy ten czas wykorzystać pomagając innym, którzy mają jeszcze gorzej. I nawet nie chodzi o to, żeby się stawiać, okej, no to nie jest w takim razie tak źle, skoro inni mają gorzej, bo to jest jakieś takie już, no nie chcę powiedzieć pasożytnicze, no ale jednak takie podejście, no nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby się jakby poprawiać swoje samopoczucie tym, że inni mają jeszcze gorzej, ale jeśli my jesteśmy w stanie pomóc komuś, kto ma gorzej, to nam jest lepiej. I to, co mówiłem, jeśli jest dobrych ludzi na metr kwadratowy więcej, to się okazuje, że możemy spotkać kogoś, kto jest w podobnej sytuacji, też możliwe, że około covidowej stracił pracę lub gdzieś ma więcej czasu, bo stracił część klientów, tak? Ale okazuje się, że robi podobne rzeczy co my albo potrzebuje współpracownika o podobnych kompetencjach jak nasze. I nagle się okazuje, że z czegoś, gdzie zupełnie nie spodziewaliśmy się znaleźć pracę albo znaleźć jakieś zajęcia na przyszłość,
Okazuje się, że można. Jako przykład bardzo żywy, wczoraj się dowiedziałem, bo byłem zaangażowany w projekt Dobronosze, czyli takie robienie zakupów głównie dla ludzi starszych w okolicy tego właśnie COVID-u, kwarantanny, kiedy mówi się wyraźnie, że te osoby powinny ograniczać kontakt w zamkniętych przestrzeniach z dużą liczbą osób i tak dalej. I był projekt rozpoczęty przez Olgę Pajewską z Fundacji Młodorośli, ale ze swoją jakąś taką też dobrą duszą zaczęła zbierać dookoła siebie dużo ciekawych ludzi. I okazało się, wczoraj zakończyliśmy oficjalnie ten projekt, przynajmniej na jakiś czas, bo nie ma już takich potrzeb, nie ma takiego zamknięcia jak dawniej. I okazało się, że jedna z osób, która nie miała pracy, właśnie w ramach COVID-u, czy w okolicy COVID-u ją niestety straciła, odnalazła współpracownika swojego przyszłego wśród osób, które były członkami tego zespołu. I teraz razem współpracują i zupełnie jakby już też jaśniej ta osoba patrzy na przyszłość, mimo że zupełnie tego nie oczekiwała. Nie angażowała się w ten projekt po to, żeby znaleźć pracę, nie oczekiwała tego, a tu bam, miłe zaskoczenie, fajni ludzie, fajna jakaś chemia między tymi osobami i coś z tego się rodzi. To świetnie, bo to też chodzi o to w tym wszystkim, żeby właśnie działać, nie? Żeby nie siedzieć, żeby nie rozmyślać to, o czym mówiłeś wcześniej, a ten los może nam w każdym momencie przynieść coś fajnego. Ja muszę też powiedzieć, tutaj podziękować kilku osobom, które pojawiły się na profilu Popraw Korona, no bo to jest rzeczywistość w praktyce. To jest to, o czym mówisz, tak? Ty poświęcając swój czas i wszyscy kilkanaście osób, które się tutaj pojawiło, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, także dają coś prawda, fajnego od siebie. Za oprawę graficzną wzięła się Eliza na przykład, która po prostu powiedziała, że jej się podoba ta idea i ona chce pomóc, nie? I to są naprawdę bardzo fajne rzeczy, więc ja się absolutnie zgadzam z Tobą, że to poprawia w ogóle humor, nastrój i wychodzą z tego bardzo fajne historie. Ale jeszcze chciałabym wrócić do tej pomocy przez duże firmy. Bo też miałam takie poczucie, że wszyscy, wiesz, wszyscy pomagają, wszyscy szyją maseczki, kupują maseczki, sprzęt i tak dalej. Czy to tak powinno wyglądać? Co Ty myślisz na ten temat? Znaczy mówisz w kontekście, że to powinno być zapewnione tam przez rząd, służby w tym kontekście? Nie, mam na myśli, wiesz co, że miałam takie po prostu poczucie w pewnym momencie, że po prostu wszyscy pomagali, tak? I fajnie, i dobrze, tylko zastanawiam się nad rzeczywiście motywacją tej pomocy oraz oczywiście nad tym, czy to tak powinno wyglądać, że organizacje z różnych stron ratują rzeczywistość. Jakie jest Twoje zdanie w tym temacie? Jakie masz doświadczenie? Powinno tak to wyglądać, bo sytuacja jest bezprecedensowa. To nie jest jakaś lokalna klęska czy lokalny problem jednego województwa, gminy, powiatu i tak dalej. To nie jest kwestia kraju, nie jest kwestia kontynentu, tylko świata. Więc w naturalny sposób, jakby firmy, w sensie nawet rządy państwa nie były przygotowane, to i tak tego będzie za mało. I tak to dojdzie za późno, więc nawet nie próbując oceniać, tak, który rząd był bardziej przygotowany, które państwo lepiej sobie z tym poradziło, naturalne jest, że w interesie wszystkich, nawet mówię tak biznesowo, w interesie wszystkich jest, żeby jak najszybciej jakby pomóc sprawie, tak, żeby można było wrócić do normalności. I teraz pytasz o intencje. Czy intencje jakby z mojej perspektywy są wtórne, bo przede wszystkim liczy się to, jakby co się uda osiągnąć. Jeśli ktoś robi to dla PR-u, super, na zdrowie. Tak? Jakby ci odebrali już swoją nagrodę. Tak? Ale jeśli ktoś po prostu to robi, bo czuje, że kurczę, ja mam jakieś umiejętności, mam możliwości, mam fabrykę, mam ludzi, którzy potrafią to robić, mam przykład LPP, tak, gdzie siłą rzeczy szyją ubrania na potężną skalę, więc jeśli mogą teraz wykorzystać to i szybko się przestawić na szycie kombinezonów, na szycie maseczek, super. To jest jakby działanie w skali makro do tego, czego zachęcam też poszczególne osoby. Jeśli ktoś miał pracę i w wyniku COVID-u ją stracił, to ta osoba coś robiła. Ten człowiek coś robi, czyli ma jakieś umiejętności, których prawdopodobnie komu innemu brakuje. Tak? Czyli można te same umiejętności zapakować w inne miejsce, tak? Czy właśnie w jakąś pomoc związaną z COVID-em, czy w ogóle rozpocząć jakiś inny biznes, czy jakimś NGO-som, tym charytatywnym organizacjom pomóc. To są cały czas te same umiejętności, za które kiedyś ktoś nam płacił, czyli my je mamy,
I teraz kwestia, jak je wykorzystamy. Firmy robią to też na wielką, no, na większą skalę i tak naprawdę ja mam jakieś takie pozytywne nastawienie do życia, nie szukam jakby złego, tak? Zakładam dobre intencje i jakby nie szukam, jak widzę, że jest jakaś akcja firmy, to znam, ile oni na tym zarobią, tak? A czy to jakby... Nie, staram się jakby tego unikać i nawet jeśli widać takie przypadki, gdzie no, dla przykładu Żabka, tak? Która wprowadziła w maseczki bez zysku, tak? I część ludzi mówiła, że super, ale piękna, kochana firma. Ja mówiłem, fajnie, że maseczki bez zysku i cieszę się, że to robicie, choć mam świadomość, że to spowoduje zwiększenie obrotów w innych towarach, bo ludzie przyjdą w maseczkę, kupują inne rzeczy. Ale to jest okej, tak? Bo są inne firmy, które nawet na tych maseczkach mają potężny zysk. Więc jakby to jest wszystko, jakby jak spojrzeć, jak różne firmy mogą pomagać. Jeśli to służy faktycznie dobrze, czyli faktycznie komuś pomaga, to dobrze. Ale jeśli ktoś ma za tym jakąś drugą, trzecią, czwartą agendę, na zdrowie. Tak, żeby to pomagało innym faktycznie wtedy, kiedy trzeba. Świetnie. I tym optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy dyskusję o filantropii. Chciałabym jeszcze tylko, Bolku, żebyś powiedział trochę o tym spotkaniu właśnie z Tobą. W jaki ty sposób pomagasz w Sauna Grow? Jak odbywają się te Twoje spotkania? Bo wiem, widziałam ja osobiście i zachęcam wszystkich, którzy gdzieś tam się znaleźli na jakimś zakręcie i być może właśnie z pomocy Bolka chcieliby skorzystać, ale powiedz od siebie właśnie, jak to wygląda. Bardzo, bardzo krótko w takim razie od samej genezy. Ja od wielu lat kocham sauny. Kocham saunę między innymi dlatego, że to jest miejsce, gdzie można myśleć zupełnie inaczej niż myśli się w swoim normalnym otoczeniu. Jeśli mam jakiś problem zawodowy, coś, co mnie tam jakoś nurtuje, to jeśli ja będę siedział przed swoim biurkiem, na swoim fotelu, w swoim biurze i cały czas próbował ten sam problem rozwiązać, to jest duża szansa, że się nie uda, bo jestem jakby otoczony tym samym, jakby tą samą energią, która do tej pory mi nie pozwoliła tego rozwiązać. I w przeszłości zdarzało mi się w kilku przypadkach, w kilku produktach i w kilku firmach wymyślić w saunie rozwiązanie. Siedzę sobie w saunie, leżę, myślę i rzeczywiście okazuje się, okej, można zrobić to inaczej, można jakby inaczej tego podejść. I już po ponad 20 latach budowania własnych firm stwierdziłem, że okej, no trochę tego doświadczenia się jakieś tam zebrało z różnych dziedzin, bardzo różnych, wiele błędów sam popełniłem. I teraz może byłby moment na to, żeby pomóc innym i pokazać, pomóc im uniknąć moich błędów. Niech robią swoje, bo tylko ten, kto nic nie robi, to błędów nie popełnia, ale jeśli mogą uniknąć wykonywania czy zrealizowania, robienia tych samych błędów, które ja, to super. Więc rzeczywiście Sauna Grow jest połączeniem mentoringu biznesowego, zarówno dla firm, ale też i dla osób, które gdzieś, tak jak wspomniałeś, są na jakimś tam zakręcie i próbują się odnaleźć. I rzeczywiście najczęściej spotykamy się w saunie. W trakcie oczywiście kwarantanny często spotykaliśmy się w formie wideokonferencji, ale też w formie sauny indywidualnej, gdzie można rzeczywiście na wyłączność sobie saunę było wynająć i z zachowaniem jakby tych form norm bezpieczeństwa można było jakby te kilka seansów odbyć. Natomiast to są zazwyczaj pierwsze spotkania w saunie, czasami kontynuowane są również w saunie, ale wiadomo, że nie da się wszystkich problemów rozwiązać w saunie. Tak? Nie będziemy pracować nad Excelem, nad jakimiś tam budżetami, dokumentami w saunie, czy nie wiem, nad zespołem. To część tylko elementów, taki element powiedzmy kreatywno-koncepcyjny rozkładania problemów na części. I takie otwarcie się w ogóle. Otwarcie jest czymś, czego nawet nie spodziewałem się pierwotnie, bo Sauna Grow od półtora roku funkcjonuje i tych spotkań już było kilkadziesiąt, jak nie kilkaset. I wielu ludzi po spotkaniu mówi, Bolek, nie spodziewałem się, że tak się przed tobą otworzę. I tak na chłopski rozum, teraz rozumiem, z czego to wynika, bo jeśli człowiek jest zawinięty w tym ręczniku, półnago, siedzi jakby z obcą osobą, to co jeszcze może się stać, tak? Jak jeszcze można jakby czuć się zamkniętym i po kilku jakichś tam minutach, kiedy spada taka garda naturalnej jakiejś no, wstydliwości czy jakiejś takiej niepewności tego otoczenia, to się później okazuje, że tak schodzi z nas jakby to jakieś napięcie i wtedy mówimy o tym, co tak naprawdę nam jakby leży na sercu i znacznie więcej, znacznie otwarciej, a nie musimy przez godzinę, dwie chodzić dookoła, jak to powiedzieć, a jaką to bierze. Nie, jesteśmy na takich samych prawach, w takiej samej jakby sytuacji i znaczy łatwiej jest ludziom się otworzyć, między innymi też dlatego, że myślą zupełnie w inny sposób, bo są wyjęci z tego swojego normalnego otoczenia, w którym byli z jakimś problemem, wyzwaniem i do tej pory nie mogli sobie z tym poradzić. To jest taka niesamowita formuła, choć oczywiście, jeśli ktoś
nie lubi albo ze względów zdrowotnych na przykład nie korzysta z sauny, no to oczywiście można się spotkać poza. I też się zdarzają takie przypadki, gdzie spotykamy się normalnie w kawiarni, czy tak jak mówiłem na wideokonferencji. Ale jednak to spotkanie w saunie ma taką magiczną moc, gdzie można jakby no, oczyścić atmosferę, zrzucić z siebie jakby te jakieś problemy, wyzwania, które i otworzyć się na inny sposób ich rozwiązania. Mm-hmm. No i co jest... W kontekście samego modelu biznesowego, jakby to spotkanie pierwsze rzeczywiście kosztuje 400 zł, ale 100% tego idzie na ruch hospicyjny. Właśnie to chciałam powiedzieć. To się tak trochę zaplata z tą filantropią, z jakimś tam wsparciem, ale dla mnie to jest niesamowicie ważne. Ja to traktuję jako rodzaj takiej lekcji próbnej. Jak ktoś idzie, uczy się grać na gitarze, czy uczy się hiszpańskiego, to pierwsza lekcja zazwyczaj jest próbna. Próbna i taka, i darmowa, w sensie, że musi się nauczyciel jakby niejako wylegitymować swoimi umiejętnościami i my podeszliśmy trochę w taki sam sposób, że nauczyciel, mentor nie dostaje pieniędzy z takiego spotkania, ale jednak to spotkanie kosztuje uczestnika, tylko 100% idzie na ruch hospicyjny. Bo jest to weryfikacja, to jednak jest spora wiedza, to nie jest tylko jakaś lekcja próbna, tylko w ciągu tej godziny faktycznie można sporo się ciekawego dowiedzieć, więc niech człowiek ma świadomość, że to jest cenna wiedza, ale nie musi jeszcze mentor na tym zarabiać. Dopiero kolejne spotkanie, jeśli jest jakaś kontynuacja, to wtedy jest przychód dla mentora. Dokładnie. No to jest właśnie ta klamra, to jest esencja pomagania filantropii, o której dzisiaj porozmawialiśmy. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję do zobaczenia w saunie. Jak to I życzę wszystkiego dobrego też, Bolku. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję również. Trzymajcie się. Pozdrawiam.